Występy zespołów wokalnych i tanecznych na Piastowskim Zamku. Personel oddziału ginekologiczno-położniczego zorganizował dzień otwarty. Przywitano najmłodszych obywateli gminy Krzyżanowice. Poniedziałek, 18 września, Jolanta Zupko-Bóg. Witam Państwa w nowym tygodniu i zapraszam na wydanie Wiadomości Raciborskich. Jeszcze niedawno zapowiadaliśmy rozpoczęcie wakacji, a już nadszedł czas na ich podsumowanie. W minioną sobotę na Raciborskim Zamku odbył się festyn, podczas którego zaprezentowały się zespoły wokalne i taneczne z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Dzięki wzajemnej współpracy Młodzieżowego Domu Kultury z Piastowskim Zamkiem przy finansowym wsparciu raciborskiego starostwa odbyło się kolejne muzyczno-taneczne spotkanie na zamkowym dziedzińcu. Była to m.in. okazja do podsumowania wakacji. Tegoroczna akcja Wakacji w Powiecie została w całości sfinansowana przez powiat raciborski. Mieliśmy bardzo dużo zajęć, były różne warsztaty, m.in. z wykonywania świeczek, z wykonywania misiów pluszowych. Były również zajęcia w naukobusie i mogliśmy dotknąć tej takiej sfery edukacyjnej oraz koncerty. Między innymi był koncert trzech tenorów oraz zespół BRO. Raciborzenie mają jeszcze w pamięci 25 czerwca, kiedy to miała miejsce inauguracja akcji Wakacje w Powiecie, ognisko z kiełbaskami na dziedzińcu zamkowym, a przede wszystkim lot balonem. Jak dodała dyrektor Krystyna Niklewicz, wszystkie zajęcia cieszyły się wielkim powodzeniem. Również i tym razem publiczność dopisała. Na wielkiej scenie zaprezentowali się uczestnicy kół zainteresowań z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Bez trymy i w pełnej krasie, bowiem na tych deskach w okresie wakacyjnym występowali parokrotnie. Dzięki olbrzymiemu wsparciu naszego zarządu powiatu raciborskiego, dzięki temu wsparciu mogliśmy zorganizować 5 koncertów letnich tutaj na Zamku Piastowskim oraz szereg warsztatów zarówno wokalnych, jak i plastycznych, teatralnych, szczudlarskich i tanecznych. Także naprawdę wakacje były przepełnione i różnorodne pod względem swojej artystycznych możliwości naszych nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury i naprawdę zrzeszyły bardzo dużą ilość dzieci i młodzieży. Festyn, jak dodała dyrektorka MDK-u, już na stałe wpisał się we wrześniowy raciborski kalendarz imprez. Młodzieżowy Dom Kultury ofertę zajęć pozaszkolnych ma bardzo różnorodną, od zajęć wokalnych przez koła teatralne, plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie i gitarowe oraz koła tańca towarzyskiego i nowoczesnego. Są nawet zajęcia dla maluszków. Nasza rekrutacja co prawda zakończyła się z dniem 31 sierpnia, a wrzesień jest to taki czas jeszcze na rozruch dla przypominajki dla tych zapominalskich. Natomiast już nabór odbywa się w ramach wolnych miejsc w kołach, gdzie niegdzie takie jeszcze są. Wakacje za nami, ale imprez ciąg dalszy nastąpi, zapowiedziała dyrektor Krystyna Niklewicz. Już 22 września odbędzie się tak zwane grzybobranie. Jest to wielki event przygotowany m.in. z sanepidem naszym raciborskim oraz z lasami państwowymi i innymi partnerami. Będzie można dotknąć tej sfery edukacyjnej i porównać grzyby jadalne do grzybów trujących. Raciborzanie podczas grzybobrania będą mogli wysłuchać wykładu znawcy grzybów Justyna Kołka. Jak dodała dyrektor Niklewicz, to nie koniec wrześniowych imprez, bowiem już wkrótce, bo 24 września odbędzie się Oktoberfest. Zapraszamy Państwa na Oktoberfest na godzinę 15. Będzie nam grał zespół m.in. Alpina Show. Podczas wrześniowego festynu wszyscy obecni mieli okazję zobaczyć wozy Straży Pożarnej i Policji, przeglądnąć się w fotolustrze oraz wziąć udział w wyzwaniach związanych ze strefą odkrywania wyobraźni i aktywności. Najmłodsi zaś mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych i poszaleć na dmuchanej zjeżdżalni. Jak wygląda poród? Jak opiekować się noworodkiem? Na te i inne pytania można było uzyskać odpowiedź podczas dnia otwartego zorganizowanego przez personel oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu w Raciborzu. 16 września w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu odbył się drugi piknik dla przyszłych rodziców. Jest to inicjatywa naszego zespołu, który pracuje na oddziale ginekologiczno-położniczym. Chcemy po prostu pokazywać, że w jakich warunkach można u nas rodzić dzieci, poznać nasz personel, nasz szpital. Już druga edycja, może nie z mojej, ale z inicjatywy naszego zespołu i dyrekcji. Pierwsza edycja cieszyła się dużym powodzeniem, więc myślę, że dzisiaj będzie podobnie. Zapraszamy wszystkich, żeby oglądać, co tu mamy do pokazania. Organizowany jest głównie w trosce o mamy,
przyszłe oraz o mamy z dziećmi obecne. Jest wiele stoisk, stanowisk, które będą wspierały wiedzę pozyskiwaną na temat wychowania, leczenia, zaopatrzenia dzieci. Raciborska porodówka zorganizowała spotkanie z przyszłymi rodzicami, by zanim nadejdzie czas narodzin, przekazać cenne informacje dotyczące porodu, opieki nad noworodkiem. Jednym słowem, by odpowiedzieć na wszystkie nurtujące rodziców pytania. Chcemy paniom tutaj umożliwić, żeby mogły zobaczyć wiele rzeczy, jeżeli chodzi o pielęgnację noworodka, pierwszą pomoc noworodka. Chcemy też pokazać, co możemy im zaoferować, jeżeli chodzi o oddział położniczy. Myślę, że pacjentki będą z tego bardzo zadowolone. Jest to okazja do tego, żeby być z nami, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, poznać naszych lekarzy, nasze położne, miejsca, gdzie można i sposób, w jaki sposób można rodzić. Dyrektor Ryszard Rudnik wspiera pomysłodawców imprezy. Uważa, że tego typu spotkania umożliwiają przyszłym mamom i tatom bliższy kontakt z personelem, a to zwiększa ich poczucie psychicznego bezpieczeństwa. Chciałbym, żeby po prostu ten kontakt pierwszy był teraz, bo później jest zdecydowanie łatwiej i obracać się w naszym obiekcie i poznać naszych lekarzy, nasze położne. Jest to takie sympatyczne, bo myślę, że wtedy łatwiej podejmować decyzje. Dzisiaj w programie mamy zaplanowane kilka etapów zwiedzania i porodówki, i rozmowy z lekarzami, i z dziewczynami, z położnymi ze szkoły rodzenia. Cały personel oddziału noworodkowego też jest z nami, więc mamy będą mogły poznać cały przekrój naszej działalności, jeżeli chodzi o położnictwo. Jak zapewnił ordynator Tomasz Chmura, oddział ginekologiczno-położniczy zapewnia profesjonalną pomoc w zakresie ginekologii oraz położnictwa i patologii ciąży. Świetnie wyszkolony zespół służy pacjentkom nie tylko z powiatu raciborskiego, ale ze względu na bardzo dobrą renomę z oddziału korzysta wiele pań z powiatów sąsiednich. Ordynator zaznaczył, że raciborska porodówka oferuje różne metody łagodzenia bólu. Mamy inne metody łagodzenia bólu, mamy wannę do porodu, mamy gaz rozweselający, mamy również specjalne urządzenie, które łagodzi ból. Także myślę, że tutaj pacjentki mogą się czuć zaopiekowane. Wielkim zainteresowaniem cieszą się porody rodzinne, które są już standardem. Korzysta z nich blisko 100% pacjentek, dodał ordynator Chmura. Trakt porodowy, zaznaczył, dysponuje 4 dobrze wyposażonymi boksami do porodów z udziałem tatusiów. Jestem spokojna, bo było przy pierwszym porodzie wszystko dobrze, więc myślę, że... Dobry personel był. No. Pan jako tato już po raz drugi będzie przeżywał poród? No tak, po raz drugi. I jakie to uczucie? No już wiemy, co się tam dzieje, no i jesteśmy spokojni, że wszystko będzie dobrze. Trzeba być twardym i wspierać żonę, nie? W tych ciężkich, no jakby w ciężkim wysiłku, nie? Bo to jednak jest, no jakby to powiedzieć, no przeżycie, tak? No i trzeba jakoś sobie pomagać, wspierać, no i myślę, że jej to pomogło. Myśli pani, że trzymanie za rączkę pomaga? Tak, obecność męża dużo daje. Jest człowiek troszkę spokojniejszy, jak wie, że ta bliska osoba jest obok w tym najważniejszym momencie tak naprawdę w życiu. Raciborski oddział ginekologiczno-położniczy to 10 młodych, rozwojowych, energicznych lekarzy. Kadrę tę wspiera lekarka z Ukrainy, która zapewnia odpowiedni kontakt z rodaczkami trafiającymi na oddział. Zespół położnych liczy 32 osoby i stanowi mieszankę młodości, entuzjazmu z doświadczeniem. To wszystko świadczy o rozkwicie raciborskiego oddziału. Oddział noworodkowy, ginekologiczno-położniczy, nasz w Raciborzu, odbudowuje się. Jest coraz więcej porodów, jest fantastyczny. Nie trzeba już jeździć poza granice miasta. Zachęcamy wszystkie mieszkanki powiatu raciborskiego, żeby to właśnie tutaj przyjeżdżały, żeby to właśnie tutaj urodzić swoje dziecko pod fantastyczną opieką, którą zawiaduje ordynator Chmura. Pełen zakres operacji, w tym onkologicznych, świetny sprzęt dla ciężarnych, bezpłatna szkoła rodzenia. To wszystko oferuje raciborska porodówka i ginekologia. Więcej na stronie internetowej www.porodowkaracibosz.pl. 16 września w gminie Krzyżanowice przywitano najmłodszych mieszkańców. Z uśmiechem na twarzy zarówno najmłodsi, jak i ich rodzice przyjęli tytuł mieszkańca gminy.
Spotkanie zainaugurował gospodarz wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki, który wyraził wielkie zadowolenie z przyjęcia do grona najmłodszych obywateli. Wprowadziliśmy taki zwyczaj i już go chcemy zostawić. Witania nowych obywateli naszej gminy, czyli tych najmłodszych malusińskich, którzy się urodzili w danym roku. Cieszymy się, że generalnie młodzi chcą zakładać rodziny, chcą mieć dzieci. To jest przyszłość, więc staramy się też im ułatwiać gdzieś tam te wczesne bycie rodzicami. Do urzędu zaproszono rodziców z dziećmi urodzonymi w bieżącym roku, czyli od stycznia do lipca. To dzisiejsze witanie to jest takie ich zachęcanie do tego, by jednak nie bali się rozwoju tej rodziny, że cieszymy się, że są, że tutaj chcą mieszkać. Jest to generalnie taka radość dla naszego samorządu, bo zawsze przyrost naturalny, dobrze, żeby był dodatni, a nie ujemny. Szczęśliwi rodzice zostali obdarowani drobnym podarunkiem. Torba, ręcznik z trójkątem, ręcznik mały grzechotka, czyli to wszystko, co przyda się pociechom. Wójt Grzegorz Utracki nadmienił, że ma nadzieję, iż spotkanie przyczyni się do nawiązywania bliższych kontaktów, a przede wszystkim sprzyja integracji społecznej. Chcemy pogratulować rodzicom, drobny upominek wręczyć, też właśnie powiedzieć o tych gdzieś tam działaniach samorządu, ale przede wszystkim, żeby też mogli się spotkać, bo to też jest ciekawe, ważne. Każda gdzieś tam społeczność, jak się spotyka, to mogą nawiązywać kontakty. Pewnie wielu z nich kontaktuje się między sobą, ale zapraszamy z całej gminy dzieci, więc myślę, że taki kontakt, wymiana doświadczeń dla rodziców też jest ważna. W bieżącym roku od stycznia do czerwca urodziło się 34 dzieci. Grzegorz Utracki wierzy, że liczba urodzin będzie wzrastać. Przyrost naturalny generalnie jest jakby mniejszy niż kiedyś. Mniej jest dzieci w przedszkolach i w szkołach. Natomiast myślę, że ta tendencja gdzieś tam z tego dołka się wychodzi i jest wzrostowa. Mam nadzieję, że ona będzie tak ciągle gdzieś tam narastała. Zadowolenie z zaproszenia i gościny wyrazili rodzice. Jestem bardzo szczęśliwa, że jest Martyna na świecie, że zostaliśmy zaproszeni, za co bardzo dziękujemy. Tu mamy najmłodszego, naszego Miłoszka. Tu jest braciszek, który jest starszy o 14 miesięcy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Cieszymy się, że zostaliśmy tak mile powitani właśnie przez gminę tutaj. A jak się mieszka w tej gminie? Bardzo fajnie. Spokojnie. No jak to na wsi, nie? Jest spokój, mili sąsiedzi. Rodzice wraz z zaproszeniem otrzymali list gratulacyjny i życzenia wszelkiej pomyślności. Raciborska Telewizja Kablowa oczywiście dołącza się do życzeń. Każdego dnia telewizje lokalne służą pomocą. Weryfikują i przekazują informacje. Nagłaśniają sąsiedzkie sprawy. Wspierają inicjatywy oddolne. Weryfikują i przekazują informacje. Są blisko. Nie zostawiają swoich widzów w potrzebie. Ale czy tak będzie zawsze? To zależy od Ciebie. Tym razem to telewizja potrzebuje Twojej pomocy. Dołącz do akcji Ratujmy Telewizje Lokalne i wesprzyj działania na rzecz zmiany ustawy medialnej oraz uruchomieniu funduszy dla telewizji blisko ludzi. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko, co przygotowaliśmy w naszych wiadomościach. Zapraszam na jutrzejsze wydanie, w którym przedstawimy Państwu relacje z niedzielnych wydarzeń. Również jutro przedstawimy relacje ze spotkania z ministrem cyfryzacji, który wraz z wiceministrem spraw zagranicznych byli gośćmi prezydenta miasta. Ja się z Państwem żegnam i życzę miłego wieczoru.